jeszcze się też ludzie się nami pod huciskiem. Strzyża PKM, matalnia PKM i w parku handlowym matalnia w Gdańsku. Poprawa ze względu na słabą jakość, małą ilość wyświetleń, małą ilość łapek w górę i oddzielne filmy. Idziemy w dół i trzymujemy nagranie, idziemy do drugiej windy. Idziemy dalej. A tutaj mamy drugiego tech winda. Poziom minus jeden. Cześć. Poziom zero. Udało się. Teraz idziemy na przystanek Strzyża PKM. Znajdujemy się na przystanku Strzyża PKM. Mamy tutaj te windy. Ale badzie. Jest druga winda. Poziom jeden. Teraz udamy się na przystanek Park Handlowy Matarnia. PKM Matarnia, przepraszam. Poziom zero.
A teraz jesteśmy na przystanku PKM Matarnia. Mamy tutaj te windy. To jest pierwsza winda. Byliśmy na Strzyży, teraz jesteśmy na Matarni. PKM Matarnia, Gdańsk. Poziom 1. A teraz idziemy do drugiej windy. A tutaj mamy drugiego tech winda. Myślałem, że on jest zepsuty, ale działa. Poziom 0. Poziom 1. Poziom 0. Dobra, idziemy do trzeciej windy teraz. A tutaj mamy trzeciego tych winda. Już przyjechał. Poziom 1. Poziom 1. Poziom 0. Poziom 1. Dobra, idziemy do ostatniej windy. A tutaj mamy czwartego tech winda i tym tech windem kończymy serię wind na przejściach podziemnych i przystankach PKM i udajemy się na do progu handlowego Matarnia. To jest poprawa filmu z parku handlowego Matarnia. Stare filmy usunąłem, wstawię ten jeden. Poziom 0. Poziom 1.
Dobra, udajemy się do parku handlowego Matarnia teraz. Patrzcie, jaki ten Schindler wielki. Tak, ciśnięte, na zero. Ciśnięte, na zero. Tak. Fajnie. Nie musimy wciskać. To krzesło bierzemy? Jakie krzesło? Parkingowy wielki Schindler.
Dobra, idziemy dalej. Idziemy jeszcze raz na dół. Piętro minus jeden. Musimy obok, chyba zdaje się nie działać. Ale już go naprawili i teraz pokażę wam przejazd nim. Tutaj mamy pod kim głowę szyndle, ale prawego nagrałem wcześniej, lewy był zepsuty. To tylko lewym się przejedziemy. Tym nie, tylko tym, jeżeli on dalej to... Oby działał. Zobaczymy. Działa, naprawili go. Super. To jedziemy tylko tym. Oczywiście tak, prawa i lewa winda wystąpi na tym filmie, będzie bardzo długi lift tour, mówię od razu. Piętro minus jeden. Sklep Spyk i Kone. Niespodzianka, słuchajcie. Nie spodziewałbym się Kone w Smyku. Thank you.
idziemy dalej. A tu jesteśmy w taka makrze i mamy windę. Ty sam kto. Jedziemy. On jest dwustronny. I wyświetlacz ma u góry. Piętro pierwsze. To się znalazło dla ciebie ładnie. A co tośmy spojrzeć, jak mamy serwisową windę. Jedziemy. No tak. Najwyżej będę miał przypał, bo to jest tylko dla personelu. Ale co tam? Nigdzie nie było napisane, że nie można nią jeździć. A tu mamy pierwszego panoramicznego ThyssenKrupa. Oby się nie zacięła, bo to różnie bywa. Bo wiecie, te na rondzie Regana to one lubią się zacinać. Skakuje. Tutaj mamy Otisa, on zastępuje ThyssenKrupa. Pokazałem wam nagranie przed wymianą, teraz jest winda po wymianie. A drugiego ThyssenKrupa zaczęli wymieniać i wymiana stoi w miejscu. No taka prawda. Drzwi otwierają się. Walter. Winda jedzie w dół. Także zamykają się. Pokażę wam nagranie ThyssenKrupa i Otisa, a tamtego ThyssenKrupa no pokażę, ale nie będzie windy po wymianie. Jedzie w górę. Drzwi zamykają się.
otwierają się. A tu mamy drugiego ThyssenKrupa, niestety go wymienili jak i pierwszego. Idziemy dalej. A tutaj mamy sklep C&D i jakąś windę niemarkową, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten drugi lift tour z parku handlowego latarnie z pociskiem koło Forum Gdańsk. Idziemy na pierwsze. Dziękuję za obejrzenie tego drugiego lifta. Trzymajcie się, cześć.